Siemaneczko, dzisiaj mam zaprezentować nowy nabytek, jakim jest karet z roku 71. Kupiono od pierwszego właściciela, ma zmienione opony, wdętki. Karet to jest w 100% oryginale, dostaliśmy do niego parę części, które są zmienione, jak na przykład manetki są zmienione, ale dostaliśmy drugie. Także co, przechodzimy do jego prezentacji. Siemanko dzisiaj. No to Peter, główny bohater odcinka, karat. Jest w bardzo dobrym stanie latarniczym. Widać, że był użytkowany co dnia. Widać na przykład po niektórych elementach ramy. Ale widać, że ktoś o niego dbał, na przykład tutaj o pedała. Oponę mu ktoś wymienił. Nie był grzebany, ponieważ wszystkie śrubki zachowały się półokrągłe. Tutaj jest. Tu wszystko jest na półokrągłych, tak jak wyszło z fabryki. Siedzenie czarne, oryginalne, na sprężynach. Manetki są zmienione, ale dostaliśmy takie czarne. Oryginalny, tylko ja idę na chwilę do jubilata. Napis karat widoczny, ładnie widoczny. Szparunki się zachowały na jednym, jak i na drugim błotniku. Naklejki już trochę zdarte, ale to ma 51 lat, to się nie ma co dziwić. Koła są bardzo ładne do wyczyszczenia. Z przodu stary romek, naklejka. Numer ramy widoczny. 71 rok. Bardzo ładne chromy są, kierownica ładna, tutaj remet jest wybity na sztyce od kierownicy. Sztyca jest bardzo ładna od siedzenia. Są chromowane pałąki do błotników. Support jest na clean, korba jest na clean z jednej i z drugiej strony. Jeździ, hamuje. Hamulec działa. Pedała się bardzo ładnie kręcą, drugie tak samo. Tutaj półokrągłe śrubki, tu i tam też. Coś się tutaj nie ma, się pomyliłam. Wraz z nim kupiliśmy zielonego waganta, czyli tego, tutaj sobie stoi z moim czerwonym sportem. No, przechodząc dalej do niego, to tutaj jest oryginalne mocowanie. Jakby mocowanie, nie wiem jak to nazwać. Tak jak są motylki, to jest to samo. A to już z tyłu niestety nie ma, ale je dostaliśmy. Tylko wkręciłem je na chwilę do sokoła, bo mam dwa sokoły. Jeszcze jednego mi się udało kupić. Miał założone lampki. Miał założone takie lampki. To jest dynamo. Była pchełka. I dzwoneczek jakiś się zachował nawet. I pedała, dostaliśmy do niego drugie. Tak, w miarę stanie. Oryginalnie nie powinien mieć lamp, tak jak jest teraz. Ponieważ to jest najbiedniejsza wersja karata, jaka wyszła, tak mi się zdaje. Możecie mnie poprawić w komentarzu. Ponieważ nie ma mocowania na dynamo. Nie ma też dziury na kabel. Tutaj ani nigdzie. Nie ma. Nie ma żadnych śladów po pchełce, bo tak to by było gdzieś tak oddrapane od pchełki i od mocowania widełkach. No ale tak to spoko jest. Do wyczyszczenia, do zrobienia. Naprawdę będzie spoko. Jeszcze wam go nagram już po wyczyszczeniu. Wszystkie chromy będą wyczyszczone. Będzie wyglądał jak tutaj te... Ta zgraja, dwa zenity, jubilaty, no i tutaj jeszcze jeden stoi do renowacji.